Hej. Więc jak widzicie po tytule i po tym co jest na ekranie, wziąłem dla was pewny unboxing. Osoby, które interesują się lalkami, wiedzą co to za lalka, co to za seria i skąd ona się wzięła, ale wiem, że nie każdy to ogarnia, więc powiem, co chodzi. Jest to lalka Shadow High. I osoby, które troszeczkę ogarniają świat lalkowy, wiedzą, że istnieje tylko coś jak Rainbow High i ta lalka praktycznie wygląda jak Rainbow High, ma pudełko jak Rainbow High, tylko jest trochę tak Szara. i więc kilka miesięcy temu oficjalnie za granicą pojawiły się lalki Shadow High. Shadow High jest oddzielną linią Rainbow High. Fabularnie w uniwersum Rainbow High w serialu Shadow High jest szkołą, która konkuruje z Rainbow High, jest ich rywalami. I w odróżnieniu od Rainbow High, gdzie wszyscy są kolorowi, Tęczowi, w Shadow High wszyscy są w kolorach szarości, czerni i bieli. Dzisiaj mam dla was lalkę Luny Madison. I pewnie myślicie dlaczego ta dziącha ma nazwisko jak Simon Madison z Rainbow High. Wszystko wam powiem. Zacznijmy od tego, że mega dziękuję MGA za to, że wysłałem mi tą lalkę za darmo. Jestem bardzo wdzięczny. A tak serio to nie, nie wysłałem mi tej lalki za darmo. Uprzedzając pytanie gdzie kupiłem lalkę. Smyk. Ale jest to dość ciekawe, ponieważ teralki. O, świetnie jest okropne. Mm, kto by się spodziewał? Teralki w Polsce oficjalnie swoją premierę mają w czerwcu, dokładnie 13 czerwca. Ale jakimś cudem. Mój smyk, kilka innych smyków, mają te lalki. Nie wiem jakim cudem, nie wiem jak, podejrzewam, że przyszły w dostawie z czwartą serią. Być może smyk nie ogarnął tego i je wyciągnął na półki sklepowe, nie wiem. Ale wiem, że można dostać je w smyku. Nie w każdym smyku, tak mi się wydaje, ale w smyku. Ich cena to 200 zł. Czy jest to cena opłacalna? I don't think so! Ale gdyby nie to, że nagrywam na YouTube'a, nie miałbym tej lalki. Tak wygląda przez pudełka. Jest to poczeknie pudełko od Rainbow High, tylko odwrócone trzanie więc normalnie tu byłaby lalka, tu byłaby branka. A w Shadow High jest na no odwrót. Pudełko ma efekt glitchu i holo. Tu mamy napis Shadow High, który się mega ładnie mieni. Tu mamy lalkę, gżebby im ubranko branko. Mamy resztę postaci. Tak wygląda na tył pudełka. Mamy napis Shadow High oraz opis fabularny. Studenci z Rainbow High oficjalnie poznają konkurencję. Po akademii sztuk pięknych Shadow High, możecie się spodziewać tego, co na mi oczekiwane. Tutaj mamy resztę postaci, jakie są dostępne w sprzedaży. Mój smic nie miał wszystkich lalek. Miał lalkę Nicole, i jeszcze jedną Nicole i Lunę. Nie będę ukrywał, że ten art jest śliczny, podoba mi się tak bardzo i chciałbym go sobie zostawić, ale ten akt psuje wszystko, także tak. A przy okazji, Luna jest na specjalizacji filmowej. Otwórzmy ją. Ogólnie rzecz biorąc, kupiłem swój skarpel, więc otwieram dzisiaj lalkę rzeczkami. Pewnie znajdę go wtedy, kiedy zbiłem się do nogi, także mm, tak. Więc po raz pierwszy mogę tą lalkę dotknąć i włosy są mega mięciutkie. Mają trochę produktu na sobie, ale tylko po to, żeby włosy utrzymały się w pudełku i jest to niewiele, widzę teraz, że lalka ma jakąś plamkę na nodze. Chodzi mi o to, nie wiem czy jest to po prostu żel i czy to mogę zmyć. Przekonamy się. Więc ogólnie rzecz biorąc, Lalka jest całkowicie szarosrebrna. Ma metaliczny strój, metaliczne włosy, ciemny makijaż ust. I jedyną rzeczą, która jest kolorowa na tej są jej oczy. że jej oczy są fioletowe, a ja uwielbiam kolor fioletowy. Uwielbiam, kocham. Okej, okay, pora ją uwolnić. Okej, okay, więc tak prezentuje się Lalka. Jest mega metaliczna i jest... Prześliczna, zrymowało mi się śmiesznie. Ale Laraka jest przeurocza, więc zacznijmy od tego, że jej włosy są mega przyjemne do dotyku. Są bardzo śniące. I wiem, że nie każdemu te włosy się podobają, przez te jak Jak już mówiłem, mają w sobie trochę produktu, ale są to głównie końcówki włosów i te dwa kosmiki z przodu, ponieważ są one wystylizowane. Ten wygląda trochę gorzej, ale wciąż jest mega ładny i nie jest to nic trudnego, co nie można poprawić. Lalka ma też takie dwa koczki na głowie. Jest to już kolejne podobieństwo do Sani Madison. Mam też grzyweczkę, ale wyjątkowo grzywka nie ma żadnego produktu w sobie. Z tego, co zobaczyłem na innej grupie, dużo lalek Luny ma te grzywki porozwalane w różne strony. Moja mała ładną oczywiście ją poprawię. Zacznijmy od detali. Twarz wygląda tak: mamy piękny, szary makijaż. Tu mamy ciemno-szare, prawie czarne usta z brokatem. Oczy są fioletowe, są mega, to mega śliczne, uwielbiam te oczy. Jej kolczyki wyglądają tak samo jak kolczyki Lale Rainbow High z pierwszej serii, ale są one szare i mają domalowane szare elementy. Lalka ma na sobie bardzo futurystyczny, srebrny, metaliczny outfit. i Jest to pseudo skórka. Tutaj mamy napis SH czyli Shadow High. Mamy też rękawiczki i rękawiczki są zrobione z podobnego materiału co jej sukienka. Mamy też śliczne srebrne pazurki i w przypadku Shadow High odlew rączek jest zupełnie nowy. Te lalki mają dosłownie takie ostre pazury i one są prześliczne. Lalka ma też srebrną bransoletkę z napisem Shadow. Na drugiej rączce mamy także bransoletkę, a jest to taka złotka bransoletka bez żadnego napisu, a nie przepraszam jednak jest. SH. Po prostu jestem ślepy, ok? I też mam rękawiczkę i pazurki. Co do obuwia, alka ma takie kozaki, czy mogę tak to nazwać, które są z tyłu odpinane, oraz srebrne skarpetki. Szczerze powiedziawszy, nie jestem fanem tych skarpetek, wyglądają dość tanio, ale ogólnie cały wygląda świetnie, podoba mi się. Zapomniałem wspomnieć, że alka ma też rumieńce, co wygląda przeuroczo, po prostu a matko. Uwielbiam ją. Co do artykulacji, lalka ma nowszą artykulację lalek Rainbow High, czyli może ruszać głową na boki. Ma ruch w remieniu, przed remieniu i w dłoni. Lalka ma też zginane kolana, ale nie wydaje mi się, żeby to był pełny zakres ich ruchów. Głównie przez to, że jest to but. Czekajcie, dajcie mi się chwilę nacieszyć. Po prostu, a ona jest prześliczna. Póki co jestem tą lalką zachwycony. Jest prześliczna. Uwielbiam ją. Do lalki mamy także stojak. Który jest czarny i zaraz go otworzymy Tak wygląda stojak Jest on przez to czysto czarny z brokatem Tutaj mamy napis SH Coś takim gotyckim stylu bym powiedział Ten stojak jest nowy ponieważ ma inne elementy Dookoła podstawki mamy takie ćwieki I wygląda naprawdę mega wow Zobaczmy jak lalka będzie stała na stojaku Trzyma się, okej. Okay. Przejdźmy do jej drugiego outfitu. Więc drugi outfit nie nie powala. Wygląda dość basicowo, ale basicowo ładnie. Więc mamy szpilki z napisem shadow. Są one czarne i mają drewno szare elementy. Nie widzę, żeby miał jakichś błędów fabrycznych, także to jest na plus. Co do samego outfitu, mamy tutaj taką prostą sukienkę, która jest czarna. Ma zdobny szef i guziczki. Są trochę krzywo naklejone, ale nie będę na to narzekał. Oraz kurtkę, która jest wykonana z podobnego materiału co jej sukienka, ale jest to troszkę Inny odcień, jest to bardziej złoty odcień niż srebrny. Na rękawach mamy napis Shadow i rękawy są czarne. Ogólnie rzecz biorąc, Outfit jest ok. Ja swoich rękawek nie przebieram, więc Luna też nie będę przebierał. Przepraszam, ale boję się, że to zniszczę. Szczególnie, że jej buty wydają mi się trochę ciężkie do zdjęcia, więc przepraszam. Ale tutaj macie zdjęcie w jej drugiej utwicie, jak wygląda. Ja tych ubranych nie będę odpakowywał. Nie jestem pewny, czy je sobie zostawię. Być może je sprzedam, ale póki co myślę, że u mnie zostaną. Pałcząc na ten cały strój i na lalkę, mam tylko jedno zastrzeżenie. Mianowicie, brakuje mi dla niej jakiś rajstop, ponieważ jej nogi będą wyglądały dość nago, bez rajstop. Owszem, mamy te skarpetki, ale... Mm... To nie jest to samo. Do lalki mamy też dołączone grzeby, które także jest nowym odlewem. Jest czarny, jest trochę psoczysty i ma sobie drobinki brokatu. Mamy tutaj ćwieki i napis SH i jest on dość twardy. Okej, okay, więc ja jestem zauroczony tą lalką, ja ją uwielbiam. Ogólnie uwielbiam wszystkie lalki i podejrzewam, że kupię pewnie wszystkie lalki z Shadow High, także... Tak? Ta kamera mnie odbija. Czemu się ruszasz? Niestety nie obyło się bez drobnych błędów fabrycznych. Lalka dodatkowo ma takie guziczki, ćwieki na swoich sukience. Tutaj jakby tego guziczka brakuje. Jest po nim ślad, ale go nie ma. Ale nie będę go, ponieważ lalka ma bardzo ładny makijaż i tego aż tak nie widać, także... Jest okay. Wydaje mi się, że moja lalka ma trochę krzywo te swoje dwa koczki, ale da się to naprawić, także tak. I teraz, może, zacznijmy od tego, dlaczego ta lalka jest tak podobna do Sani. Dla porównania, mam tutaj lalkę Sani i Luny, i jak widzicie, podobieństwo jest znaczące. Oprócz tego, że ta lalka jest mega kolorowa, kawaii, a ta jest futurystyczna i szara. Więc, kochani, Sani i Luna to. Siostry bliźniaczki. Tak szokujące, wiem o tym. Wiem, że nie każdy ogląda na bieżąco serial Rainbow High, bo czeka na polski dubbing. Ja oglądam serial z oryginalnym angielskim dubbingiem, więc nie chcę zadawać zbyt wiele szczegółów, ale Sani i Luna są siostrami bliźniaczkami. Sani chodzi do Rainbow High, a jej siostra bliźniaczek chodzi do sąsiedniej szkoły Shadow High. Oczywiście nie wszystkie sprawy są wyjaśnione, na przykład to, dlaczego Luna jest szara, a ona jest kolorowa. Rozumiem, że można przebierać włosy, ale kolor skóry. Jest tego niewyjaśnione, ale okej. Okay. Podsumowując, lalka jest prześliczna. Uwielbiam ją i jest... Przeurocza. Myślę, że Shadow High zabierze znaczącą ilość pieniędzy z mojego portfela. Szczególnie, że mnie nie stać lalki, to już w ogóle nie oddałem pieniędzy. Mega podoba mi się zamysł lalek. Podoba mi się to, że jakoś podkreślili to, że jest to szkoła, która z nimi rywalizuje i jest inna. Lalki są o wiele bardziej edgy. Według mnie są bardziej skrywane do kolekcjonerów niż do dzieci. Więc jeśli jesteś osobą dorosłą, masz dziecko, albo jesteś ciocią, wujkiem, czesnym, który chce kupić kimś dziecku w rodzinie, właśnie lalkę Shadow High, myślę, że to samo jak Jakości warto to zrobić, bo lalki są prześliczne, jakość jest super, błędów fabrycznych nie ma zbyt wiele, pomijając ten drobny element to nie ma żadnych tak naprawdę, aczkolwiek radziłbym się dopytać swojej pociechy, co ona myśli o tych lalkach, pokazać jej taką lalkę na zdjęciu, bo nie każde dziecko będzie się chciało tą lalką bawić, to jest miła faktu, że lalka jest prześliczna i jako kolekcjoner uwielbiam tą lalkę. Jest przeurocza. Pod względem zabawy myślę, że będzie wiele fajnych możliwości. Przykładowo, taka lalka może być złą postacią, złym cieniem naszej Sani. Wiecie, coś w stylu Gigi i Whispy. 13 życzeń. Ta lalka jest prześliczna, uwielbiam ją. Dziękuję mega za obejrzenie. Zdecydowanie polecam wam tą lalkę, jeśli jesteście kolekcjonerami. Jeśli masz dziecko w rodzinie i chcesz kupić tę lalkę dziecku, proszę bardzo, ale radziłbym zbadać teren. Ja oczywiście radziłbym poczekać też na premierę lalek oficjalnie w sklepach, ponieważ cena smykowa nie jest zbytnio opłacalna jak dla mnie. Dla przypomnienia, ta lalka w smyku kosztuje 200 zł, a na Allegro lalkę w przesprzedaży można kupić za nawet 130 zł, 150 zł. Więc jest to mega różnica. I tak, mega dziękuję za obejrzenie do końca. Napiszcie co myślicie o Lunie i czy chcecie kolejne odcinki z Shadow High? Ja chętnie je nagram, ponieważ kupię wszystkie lalki, jeśli to będzie tylko możliwe. I tak, dziękuję za obejrzenie. Widzimy się wkrótce. Cześć, na razie. Pa, pa.